kochani. Cześć. Jesteśmy dzisiaj z Oleską, bo będziemy przedłużać jej włosy. Tak. Tak jak dziewczynom, tak jak Ewie na przykład robiłam, czy tak jak moje siostrze robiłam, to będzie metoda clipping. Włosy mamy z doczepiane.pl. To jest ten największy zestaw, ale myślę, że nie wykorzystamy wszystkiego, bo tego jest po prostu za dużo. Ale cel naszego filmu jest inny, no bo nie, bez sensu robić znowu taki sam film o doczepianiu, żebyście zobaczyli tylko jak Oleska wygląda z długimi włosami. Ale co będziemy robić? Będziemy robić takie hollywoodzkie fale, dlatego że ja zawsze chciałam, znaczy ja miałam długie włosy już przecież ile czasu, kilka razy w swoim życiu, ale nigdy to nie były takie grube i gęste włosy z dużą objętością, więc tutaj pomogą nam właśnie te doczepiane. A dodatkowo zawsze podobały mi się te takie fale, które mają właśnie te wszystkie aktorki na tych czerwonych dywanach i w ogóle, więc Karolinę tutaj wykorzystam i zrobimy dzisiaj coś takiego. Zrobimy i wszystko wam pokażemy krok po kroku. Najpierw doczepiamy włosy, później je trochę ścinamy, ponieważ one doczepiane.pl, te włosy z doczepiane.pl mają ten plus, że one są gęste na całej długości, czyli że końcówki też są tak samo gęste jak włosy u góry, prawie tak samo gęste. Także to jest przewaga tych włosów nad innymi, ale jest ale właśnie do kręcenia należałoby je wycieniować, także na pewno zmniejszymy ich objętość właśnie przez wycieniowanie tych końcówek i później będziemy je dopiero kręcić, jak już są na głowie. A dlatego to tak będę robić, bo wtedy widzimy jak włos się układa. Można oczywiście zrobić tak, że zakręcimy włosy Olgi, zakręcimy te włosy osobno, ale wtedy uzyskamy efekt taki, że tutaj będzie baranek, tu będzie dalej prosto i będzie dopiero lok i to nie będzie ładnie wyglądać. Także zrobimy to tak jakby Ola miała swoje włosy takie długie. Także zapraszamy na film. Najpierw przyczepiamy największe pasmo na sam dół. To będzie takie bardzo gęste i najdłuższe z całego zestawu. Oddzielam cały rządek. Lekko tapiruję włosy na sadę i utrwalam lakierem i później przyczepiam. I tak robię z kolejnymi pasmami. No jak się teraz czujesz? Mogłabyś grać w Jordi Shore. Tak. Jeszcze mi tylko tipsów brakuje. I tapiru. I byłoby idealnie. Tych włosów jest strasznie dużo, także teraz będziemy je ścinać, będziemy je cieniować. Przede wszystkim muszę wycieniować tutaj przód z włosami Olgi, żeby się w ogóle nie odznaczał. I dół też trochę tutaj będę schodzić takimi ruchami na skos. Także pokażemy wam już finalny efekt. Do tego będę używać zwykłych fryzjerskich nożyczek. Pamiętajcie jednak o tym, że jak już raz obetniecie, to tak zostanie i teraz Olga będzie musiała zapamiętać, które taśmy były gdzie przyczepione, żeby w razie czego później je doczepić w to samo miejsce. Także wracamy do was po wycieniowaniu. Ok, nie wiem czy to w kamerze widać, ale włosy są wycieniowane. Pewnie nie widać, bo Olga ma ciemne. W każdym razie jak wycieniowałyśmy, to jeszcze lepiej się kolor zgrał, on jest troszeczkę jaśniejszy od twoich włosów. Ale to nie przeszkadza, bo to może być zawsze takie a la ombre, a jak je pokręcimy, to już w ogóle nie będzie żadnej różnicy widać. Także one są wycieniowane, tutaj przy twarzy oczywiście wypiórkowane, takie jak to powiedzieć, pazurki i coraz bardziej w dół. I dół jest oczywiście zostawiona długość taka, jaka była. Także teraz kręcimy loki i będę zaczynać od przodu, bo chcę tutaj jakby zdefiniować cały kształt fryzury. Tutaj oddzielę właśnie włosy od ucha do ucha i będę najpierw z przodu je kręcić. Każdy lok będę utrwalać, bo jest brzydka pogoda i chcemy, żeby się trzymały na wieczór, bo wychodzimy. A później warstwami z tyłu będę je kręcić, także zobaczycie krok po kroku, jak będziemy to robić. Fale z przodu zostawiam do ostygnięcia, żeby się tutaj dobrze lakierem skleiły, bo nałożyłam go bardzo dużo, żeby wszystko się trzymało idealnie. No i przechodzę do tyłu. I teraz jak zauważyliście pewnie, to tutaj kręciłam włosy na zewnątrz, odsłaniając twarz, a tutaj też kręciłam na zewnątrz drugą stronę, odsłaniając twarz. I teraz z tyłu będę kręcić w ten sam sposób. Tutaj w tą stronę i spotkają się jakby w boku. Także uzyskamy taki efekt fryzury właśnie odsłaniającej twarz, takich loków równych, niemalże idealnych. One jednak nie będą do końca idealne, ponieważ je później troszeczkę rozluzujemy, żeby wyglądały naturalnie. Jednak właśnie, tak jak mówię, metoda kręcenia jest taka. Kręcimy w tą samą stronę, aż spotykają się na końcu. I ponieważ włosów jest tu bardzo dużo, nie dość, że Olga ma dużo włosów, to jeszcze tych doczepionych jest tu dużo, to będę je dzielić po prostu już na warstwy w ten sposób i będę kręcić połowę w tą stronę, drugą połowę w drugą stronę i zobaczymy, jak to wyjdzie w efekcie finalnym. Thank you.
układamy tak, jak nam pasuje. Możemy też pasmo, jeżeli za dużo je rozczapiżycie, możecie je zbierać i skręcać ze sobą razem, o tak. I jak fryzura będzie gotowa, to mocno ją utrwalamy lakierem. No i to wszystko. I po wszystkim, jak się czujesz? Dobrze się czuję, tylko jeszcze się nie przyzwyczaiłam, bo ja nie dość, że takich długich, gęstych włosów nie mam, to loki też rzadko posiadam, bo mi się po prostu rozkręcają, ale dzisiaj mam na sobie tyle lakieru, że podejrzewam, że wytrzymają dużo. Naprawdę są piękne i szczególnie jak się ruszasz, to widzisz. Mam nadzieję, że zobaczycie ten efekt, jaki jest piękny. I co sądzicie o Oldze w długich, kręconych włosach? Taka Shakira trochę. Czarna wersja Shakira. Czarna Shakira. Łaka, łaka. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Oczywiście zapraszam Was jak zwykle na kanał Olgi. Mam nadzieję, że już ją znacie. Jak nie znacie, no to link będzie na dole. No i wszelkie informacje, linki również znajdziecie na dole. I do zobaczenia za tydzień. Pa, pa, kochani. Pa!